Alleluja. Dawno się nie spotkałem z wami w takiej formie, ale dzisiaj jest bardzo, bardzo ważna okazja. Zapraszam więc was na chodzonego vloga. Chodzonego vloga po podwórku, bo daleko to się nie chcę za bardzo zapuszczać, bo jest zimno i mogą jakieś policjanty nas złapać, a nas tu będzie bardzo dużo przecież na tym filmie naraz, więc zobaczą taką grupę, wielką ekipę po katolicku, to się zdziwią i nas pozamykają. Więc zostajemy na podwórku, ale będę się poruszał, żeby było troszeczkę dynamiczniej. Kochani, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Nie tylko, że w Polsce obchodzimy święto chrztu Polski. Dzisiaj Polska przeżywa od drugiego roku już chrzest Polski, bo według historyków 14 kwietnia 966 roku zostaliśmy chrześcijanami 1054 lata temu, ale na Ewangelii po katolicku to bardzo, bardzo ważny dzień. 14 kwietnia to dzień rocznicy istnienia Ewangelii po katolicku w internecie. Tak naprawdę, tak się zaczęło wszystko 14 kwietnia od filmików w Niedzielę Palmową, który powstał jeszcze troszeczkę na moim prywatnym profilu. Potem też przerobiłem swój prywatny Gmail na Ewangelię po katolicku, tak to się nazywało. Już wtedy taką nazwę przyjąłem. Potem zobaczyłem, że zrobiłem wielki błąd, bo jak wysyłałem ludziom maile, to się pisało nie Krzysztof Gryz, tylko pisało Ewangelię po katolicku. Wtedy stwierdziłem, trzeba chyba założyć osobny kanał na YouTubie. Chociaż już tam było 50 osób ponad i były bardzo całkiem niezłe wyświetlenia, jak na początkujące filmy, nawet do setki się jakoś potrafiły tam niektóre filmy dobić, ale ostatecznie 18 potem kwietnia powstał kanał, a 15 kwietnia, czyli dzień po powstaniu pierwszego filmiku, czyli w poniedziałek, wielki poniedziałek, powstała Ewangelia po katolicku na Facebooku. I to jest okazja dla mnie bardzo wielkiej też dziękczynienia Panu Bogu dzisiaj, dlatego też będę mszę świętą odprawiał właśnie jako dziękczynienie Panu Bogu za to miejsce, za tę przestrzeń, która stała się też Twoją przestrzenią. Jak skoro to oglądasz, skoro tu jesteś, to w jakiś sposób wiążesz swoje życie też i relacje z Panem Bogiem z tym miejscem, z czego bardzo się też cieszę. I dzisiaj chcę też modlić się za was wszystkich, też w waszych intencjach, tych wszystkich osób, które kiedykolwiek, cokolwiek zobaczyły na Ewangelii po katolicku. Jest już nas tak dużo. Chcę dokładnie takie podsumowanie zrobić w czasie live'a na Instagramie, które będzie miało miejsce jutro, czyli można powiedzieć taką w rocznicę EPK na w ogóle w sieci, o matko, jak wie, na Facebooku, czyli na Instagramie zrobimy sobie takiego live'a 21.15, na którego już zapraszam, wtedy będzie dokładniejsze podsumowanie. Ale dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Bogu za te kilka tysięcy ludzi obserwujących, lubiących fanpage, za te 707 obecnie subskrypcji na YouTubie, chyba 1800 już osób na Instagramie, więc jest bardzo, bardzo was dużo. To jest rok, to jest naprawdę rok i Pan Bóg jest niesamowity, że tak to wszystko się udało zorganizować. Wielki dostałem prezent od Pana Boga w Niedzielę Palmową, bo dokładnie tak liturgicznie właśnie to się zaczęło w Niedzielę Palmową. To wielka łaska dla mnie i wyróżnienie i radość i zaskoczenie z dziełem Pana Boga, że miałem okazję potem o tym mówić już w Telewizji Polskiej, w Pytaniu na Śniadanie, w programie drugim. Wielu z was było, oglądało i wam dedykuję to bycie tam, bo to dzięki wam, że tu jesteście, że to oglądacie, że to subskrybujecie, podajecie dalej, komentujecie, że się modlicie razem ze mną w czasie też transmisji różnych modlitw czy mszy świętych. Dzięki temu to dzieło trwa. Chcę dzisiaj zawierzyć Panu Bogu, Panu Jezusowi oddać w Jego ręce, bo Ewangelia to przecież On po katolicku, czyli po prostu tak normalnie, jak staramy się głosić o Nim, bez jakichś dodatków, bez żadnych szaleństw, chociaż jak szaleństwa się to też nie da uniknąć, to też Pan Jezus czasami też myślę, że szalone rzeczy czasami robił, ale chcę, żeby było tak normalnie. I dziękuję wam za to, że tak też to dzieło przyjmujecie. Ostatnio coraz więcej świadectw przychodzi. Piszecie na Instagramie szczególnie. To jest dla mnie też tak niesamowite, tak ostatnio to się tak dzieje, że ludzie piszą, że to było ich, że szukali różnego miejsca w internecie, że w końcu je znaleźli dla siebie, że czują się tu dobrze, że się to chcą modlić, że wspierają teraz
raz błatanny. Pytałem się odnośnie tych modlitw wieczornych, czy chcecie, żeby kontynuować. Pisało już kilkanaście osób, chyba że chcą. Niestety nie będzie tych różańców, dlatego że jestem trochę, nie jestem w stanie fizycznie tego ogarnąć, muszę trochę odpocząć. Mi się też to kojarzy mocno z koronawirusem i chcę troszeczkę od tego tematu odejść. Zresztą nie wiem, czy też widzicie, ale świadomie pewnych rzeczy nie poruszam na kanale po to, żebyście mieli też taką przestrzeń, gdzie można od tego tematu odpocząć, żeby skoncentrować się na Panu Jezusie. Naprawdę, żeby to było Jego miejsce. Ewangelia to Jezus. Dlatego to jest Jego kanał. Ja to tylko po prostu w Jego imieniu występuję, udzielam swoich ust na tyle, ile potrafię, żeby to było Jego miejsce. Nie chcę, żeby to było kanał o mnie, kanał na temat moich myśli czy czegokolwiek, tylko miejsce Pana Jezusa w internecie. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, za Waszą modlitwę. Tak jak już wspominałem, jeszcze raz, bo dzisiaj będę Was wszystkich polecał Bogu w mszy świętej o godzinie 19, dlatego też na nią Was serdecznie zapraszam. I proszę Was, przesyłajcie to dalej, bo jeżeli chcemy, żeby to się rozwijało, to potrzeba też Waszego wsparcia. Dużo daje Wasze udostępnienia tych postów. Wiele osób właśnie już to robi. Sami czekacie na te materiały. Chciałem Wam też powiedzieć, co przed nami. Jak już pewnie wiecie, to tu się schowam chyba troszeczkę. Trzeba by było się schować, bo jest zimno i w ogóle chmury są. A rano jakoś się udaje codziennie, żeby było wschodzące słońce. No właśnie. To też taka wielka radość dla mnie, żeby tą serię dla Was nagrywać. To jest wyzwanie dla mnie wstać tak wcześnie rano, ale rzeczywiście jakoś na razie się udaje, żeby nagrać wschodzące słońce i Wam mówić wtedy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ale jak ktoś pamięta z zeszłego roku, wtedy była taka seria na oktawę, co zrobił. Momenty, kiedy Pan Jezus spotkał się z różnymi uczniami, analizowaliśmy sobie te wszystkie sceny. No więc zakończyła się ona wtedy, jak się było oktawa Wielkanocy i potem na poniedziałek coś trzeba było wymyśleć. I wtedy powstało Co tam 3 minuty, pierwszy odcinek. Dzisiaj miałem okazję zobaczyć właśnie, sobie gdzieś tam wrócić do tego, patrzę, Co tam 3 minuty, odcinek pierwszy. No i tak, to był pierwszy odcinek, ostatni odcinek, jaki oglądaliście, albo nie oglądaliście, który przynajmniej jest dostępny. No, to jest dostępny odcinek z soboty przed Niedzielą Palmową i kochani, to jest ostatni odcinek, Co tam 3 minuty na kanale, więcej nie będzie. Co będzie? Coś będzie na pewno. Przyznam, że już to gdzieś chodzi mi po głowie, bo te Co tam 3 minuty już jakoś tak czuję, że jestem trochę dalej w swoim życiu duchowym, w swoim też głoszeniu niż w tamtym roku, co też się cieszę z tego powodu. Pewne rzeczy się jakoś rozwinęły, poszedłem dalej w pewnym nurcie. Jak sami widzicie, ten kanał też troszeczkę się zmienia. Te serie były bardziej takie, no, poranna była też i czołówki były inne, troszeczkę to się zmienia. Chcę wkroczyć z Wami w nowy etap. W nowy etap też głoszenia i zmienić trochę koncepcję naszych porannych spotkań. One będą bardzo podobne, będą też na temat fragmentów z dnia, ale chcę to zrobić trochę inaczej. Trochę inaczej, całkowicie jakoś autorsko, też tak normalnie, ale chcę, żeby to miało trochę inną formę. Więc przed nami nowa seria, na razie nie zdradzę jej nazwy. Wydaje mi się, że tak to modliłem się, szukałem, po prostu myślałem, co by tu wymyślić, bo mówię, Co tam 3 minuty nie może wrócić, bo już tego też aż tak nie czuję, żeby w ten sposób tutaj prowadzić, ale coś musi być. No i wierzę, że to, co Pan Bóg dał, jest takie też mocno wpisujące się w to miejsce. Bardzo jakoś tak czuję, że to jest w charyzmacie Ewangelii po katolicku. Zresztą sami zobaczycie dlaczego. I bardzo tak to, co chcę dla Was dawać każdego poranka, czyli po prostu Słowo Boże, Słowo Pana Jezusa, żeby pomóc Wam jak najlepiej zrozumieć, odnaleźć to, co jest najistotniejsze w tym Słowie. Takie jest założenie, Co tam 3 minuty było. Tutaj nazwa była najpierw, że to krótkość tutaj tego miała być akcentowana. Ponieważ też to różnie wyglądało, to myślę, że czasami było dłużej, czasami krócej. Chcę teraz jeszcze bardziej zrobić konkretniej, dynamiczniej. Więc myślę, że tak będzie. Będzie nowa czołówka, będzie wszystko nowe po prostu. Co tam 3 minuty już zakończone, ale będzie coś jeszcze, wierzę, że lepszego. Zostaje najlepsza cząstka, zostają transmisje na Instagramie.
Właśnie, bo to też miałem powiedzieć, że dzisiaj dzięki Panu Bogu, dzięki łasce, dzięki Wam też, dzięki Waszej obecności, Ewangelia po katolicku to nie tylko YouTube. Od tego się zaczęło, do tego zmierzałem na początku. Chciałem Was tam wszystkich pościągać, ale niektórzy nie przyszli, bo może stwierdzili, że wolą od YouTube'a Facebooka. I stwierdziłem ostatnio, że trzeba też rzucać na Facebooka filmy, nie tylko na YouTubie, bo i okazało się, że to był bardzo dobry ruch. To był taki rzeczywiście moja próba. Co zrobimy, jeżeli będą całe odcinki, co tam 3 minuty najlepszej cząstki wszystkiego na YouTube. Na Facebooku, zamiast na YouTubie. I o dziwo, niezbyt dużo spadło na YouTubie wyświetleń, a wzrosły też na Facebooku, co pokazuje, wow, to jest ten kierunek, bo do więcej ludzi się dociera. Okazało się, że Instagram jest jeszcze lepszym miejscem głoszenia, bo tam was jeszcze więcej to ogląda. I dlatego jest też na Instagramie. No i Spotify, już też wiecie, że to jest od dawna. Zawsze jakoś tak mi się marzyły te podcasty, zobaczyłem jak to zrobić. Przez Anchor FM, taką stronkę, tam się da to wszystko ogarnąć. I dlatego na Anchor FM wrzucam na Spotify i na inne, na Google Podcast. To jest w ogóle w kilku miejscach, 4 czy 5 miejscach naraz się to udostępnia. Więc docieramy bardzo, bardzo szeroko. I może też ta nowa seria będzie też na... Tak sobie myślę, czy to właśnie to jest, też będzie dobry pomysł. Wszystko będzie wszędzie. Po prostu, żeby wszędzie, po prostu, bo to nieważne jest, czy to będą wyświetlenia tutaj, czy jest subskrypcja tutaj. Nieważne, żeby po prostu Pan Jezus był głoszony, żebyście Go poznawali. A ta seria, wierzę bardzo głęboko, że Was jeszcze ku niemu bardziej pociągnie. Będę starał się jeszcze więcej przykładać do tego. Ktoś kiedyś mi powiedział, że tutaj ten kanał się już kończy, to tam 3 minuty, że już są takie ten. Może rzeczywiście co tam 3 minuty potrzebowały takiego odświeżenia, bo już tak wiecie, 200 ponad odcinków zaczyna się tak samo, to już trochę jest skomplikowane. Co tam 3 minuty dla ten, potem był w Wielkim Poście, trochę inaczej, ale trzeba to było zmienić. I to jest dobry moment, właśnie ta rocznica i końcówka wielkiego tego czasu Triduum Paschalnego i oczywiście Oktawy Wielkanocnej. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo jeszcze dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za Waszą obecność, za Wasze modlitwy. Tak jak mówię, zapraszam na te wszystkie rzeczy, które się będą działy. Po prostu Bogu jeszcze trwają przez całe jeszcze oktawę i potem przez kolejne tygodnie w niedzielę będą i w ostatni tydzień okresu wielkanocnego będzie już codziennie też, aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego, po prostu o Bogu się spotykamy radiowo i wierzę, że będą jeszcze kolejne serie na maj, na czerwiec, trzeba będzie o Maryi coś odświeżyć, dawno już nie było takiej serii typowo maryjnej, w październiku ostatnio była i o sercu coś Pana Jezusa na czerwiec, więc na pewno coś będzie, módlcie się, żeby Boże rzeczy się działy. Zapraszam do w ogóle, bo Was jest dużo więcej niż na początku, dużo rzeczy też się już działo dawno za nami, więc zapraszam wszystkich do powrotu do tych serii, które były, szczególnie do najlepszej cząstki, nie najlepszej cząstki, tylko do poszukiwaczy drogocennej perły, najlepszej cząstki też oczywiście, ale to jest seria, to jest taka, też była bardzo dla mnie bardzo ważna seria o Maryi, 30 odcinków i o sercu Bożym na czerwiec, więc tam wejdźcie, naprawdę zapraszam Was w te miejsca, a będą, daj Boże, nowe i to będziemy tak się spotykać. Oczywiście myślę, że po jak już się skończy okres, czyli już niedługo, przyszły czwartek, nie ten tylko następny, wraca też 7 wspaniałych o sakramentach, bo to przecież w czwartki było o sakramentach na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego, więc wracamy, kontynuujemy 7 wspaniałych i wierzę, że z większą mocą jeszcze będzie. Może jakieś wrócą chodzone vlogi, bo od tego jednego chodzonego vloga też wiele się zaczęło w zeszłym roku, w niedzielę Miłosierdzia, pamiętam o tym świętym Tomaszu, no był taki dosyć odcinek, który miał bardzo dużo gdzieś tam wyświetleń i też tego, więc te chodzone vlogi były taką, chciałem, żeby były jedną z sztandarowych serii. Ostatecznie się to nie udało, bo też ciężko to wszystko ogarnąć. Dużo live'ów się pojawiło, więc jest dużo potencjału. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Bardzo chcę podziękować jeszcze raz w tym miejscu wszystkim, którzy nie tylko oglądają, ale którzy też pomagają i pomagali mi w tym czasie. Dziękuję przede wszystkim Marcie, która jest od samego początku. Dzisiaj, jak przeglądaliśmy nasze rozmowy początkowe, zobaczyłem, że od samego początku istnienia po katolicku była, wspierała mnie też najpierw pomagając ogarnąć zasięgi, ogarnąć ludzi, zaprosić wiele rzeczy, które gdzieś stały się takie normalne, jak błogosławieństwa. Inne rzeczy też są dzięki niej i potem to już jakoś zostało, taka współpraca do tej pory trwa bardzo gorąca i myślę, że bardzo owocna też dla całego kanału. To dla mnie duże wsparcie, choć Marto oficjalnie, publicznie bardzo dziękuję. Dziękuję też bardzo Oli, która jest z nami dosyć niedawno,
od kilku miesięcy, potem była mała przerwa, ale Ola z nami znowu jest. Ola Rośniatowska, bardzo dziękuję Ci również, Olu, za to, że jesteś taką gwiazdką naszą tutaj w Ewangelii po katolicku, za wsparcie, za tutaj dobrą robotę promocyjną, którą robisz, zapraszasz ludzi, tutaj też i grafiki też niektóre tworzysz, i wiersze, katowiersze, to wszystko dzieło Oli. I tym osobom, które były wcześniej, Konradowi, Kasprowi, Karinie, którzy też przez jakiś czas wspierali mnie w tym dziele. Bardzo Wam dziękuję za ten czas, który za nami. Dzisiaj jesteśmy może już trochę w innych miejscach, każdy z nas, ale bardzo, bardzo Wam dziękuję. Też to było miejsce Wasze przez jakiś czas, tak szczególnie, i za to Wam dziękuję, za wszystkie dobro, które od Was dostałem. W tym miejscu też przepraszam każdego i każdą z Was za to, co było z mojej strony nie w porządku, za to, że może czasami ktoś z Was poczuł się, nie wiem, że może to nie jest o Panu Jezusie, że może za mało katolicko, za mało, nie wiem, po prostu czasami były różne głosy. Jeżeli coś komuś ktoś Was skrzywdziłem, za bardzo na sobie koncentrowałem, to bardzo to przepraszam. Chcę jeszcze bardziej się koncentrować na Panu Jezusie, żeby to jeszcze bardziej z większą mocą, taką czerpiąc ze zmartwychwstania właśnie, chcę Wam dawać Pana Jezusa. I wybaczcie, proszę o wybaczenie, mam świadomość swoich błędów, mam świadomość tego, że może niektórych w jakiś sposób skrzywdziłem, zraniłem w jakikolwiek tutaj sposób, za to bardzo przepraszam. Proszę o modlitwę o to, aby jeszcze było to bardziej Boże dzieło, aby właśnie jeszcze bardziej to był kanał Jezusa, Ewangelia po katolicku, czyli Jezus, po prostu Jezus Chrystus, żeby to był Jego kanał, a ja żebym Mu za bardzo nie przeszkadzał. I to wszystko, co jest, zapraszam Was, włączajcie się w to, dawajcie swoje pomysły, bądźcie na live'ach, na transmisjach, zadawajcie pytania, Q&A się też rozwijają na Instagramie, coraz więcej ludzi się łączy na koronce, mam z kogo wybierać, już coraz więcej jest tak, że już łączy się tyle ludzi, że już prosi o połączenie z transmisją, że trzeba wybierać. To jest trochę smutne, że trzeba wybierać, ale też dużo radości, bo dużo osób chce się pomodlić. Bądźcie, proszę, bądźcie w tych wszystkich miejscach. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, to wspierajcie. Może ktoś z Was kiedyś jeszcze dołączy do ekipy, będzie chciał coś konkretnego robić. Tak było na początku, dlatego też powstała taka ekipa, można powiedzieć. Ona się tam potem zmieniała, tak jak mówię, zostały Marta i Ola, ale każdemu z was bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, ostatnia rzecz, naprawdę Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i dlatego też chcę, żebyśmy się tym teraz cieszyli. Dlatego też trochę zmiany z tym różańcem. Wiem, że niektórzy z Was chcieli się modlić też różańcem. Chcę, żebyśmy teraz żyli radością zmartwychwstania. Sam też potrzebuję takiego odpoczynku, odmyślenia o tym, że jest rzeczywiście i pandemia, i to wszystko. Różańce mi się trochę z tym kojarzą, te nasze transmisje, które codziennie były. Potrzebuję takiego pod tym kątem odpoczynku, ale myślę, że jeszcze wrócimy nieraz do jakichś, może jakiś konkretny dzień wybierzemy na transmisję różańca, żeby no właśnie kontynuować to dzieło, bo to przecież bardzo dobre, żeby się modlić na różańcu. Może będziemy jakieś litanie kiedyś, jak będą te dni, ale na pewno będą różne transmisje jeszcze nieraz i mam nadzieję, że wspólnie będziemy głosić Pana Jezusa jak najszerzej. Przesyłajcie, proszę dalej te informacje, przekażcie pozdrowienia, które Wam śle dzisiaj w ten wielki dzień radości dla mnie też z tego miejsca, z Domu Ruchu Jasnowidzicie, gdzie teraz mieliśmy okazję przeżywać na tym triduum. Za to Wam dziękuję. W ogóle ile Was było na tych mszach, na tych liturgiach, żebyście chcieli w ogóle z nami uczestniczyć w tych różańcach, w Wielkim Poście. I przecież jest tyle różnych miejsc, a wybraliście akurat to. Dziękuję za tą drogę krzyżową. Szczególnie to było takie dla mnie niesamowite doświadczenie, kiedy właśnie tu poszliśmy na drogę krzyżową ze wspólnotą naszą domową. I było Was tak dużo, 70-80 osób non-stop praktycznie na tym i myślę, że to było bardzo wielkie przeżycie. Bardzo za wszystko jeszcze raz dziękuję. Niech Pan Bóg Wam wszystko wynagrodzi, umocni Was teraz Chrystus zmartwychwstały. Wchodźmy razem codziennie na wschód słońca, żeby zobaczyć Chrystusa, właśnie przypominać sobie, że Chrystus zmartwychwstał, że pokonał, jak to słońce pokonuje horyzont i chmury wszystkie. W ogóle mamy szczęście, że to takie, mam nadzieję, że tak będzie codziennie, że ten wschód słońca zobaczymy. Chrystus to pokonuje ciemności naszych grzechów. Niech również zmartwychwstaje w Twoim sercu, w Twoim. Modlę się za Ciebie, błogosławię Ci i zawierzam sercu, niepokalnemu sercu Maryi. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Alleluja, Jezus żyje, z Bogiem i pa.